Chciałam powiedzieć, że podobnie radzą sobie trzy pozostałe, z którymi rozmawialiśmy, ale ta rzeczywiście wybitnie się wyróżnia pod tym względem. Kolejny bardzo ważny czynnik, współczynnik wypełnienia strefy. Jest tak, że możliwość rozszerzenia granic strefy jest uwarunkowana współczynnikiem jej wypełnienia, czyli ilości, czyli mówiąc krótko, jak bardzo wypełniona jest strefa, jak bardzo wypełniony jest obszar strefy inwestorami. W przypadku pomorskiej strefy jest to około 70%. Jest to jakby granica, przy której strefa może ubiegać się o rozszerzenie granic. Ale były strefy, wiemy, że są takie strefy w Polsce, które mają dużo niższy ten współczynnik, czyli ryzyko otrzymania pozwolenia na zwiększenie granic jest też odpowiednio większe. Czyli tutaj jest kolejny argument, który Państwo już po trosze możecie zrozumieć nasz tok myślenia. Rzeczywiście analizowaliśmy wszystkie te istotne dla nas warunki. I ostatni punkt jest to, są to warunki przyjęcia do strefy inwestora. Rzeczywiście musi on spełnić określone kryteria również po stronie inwestora. Minimalny kapitał, który musi zainwestować na terenie strefy, to jest 100 tysięcy euro. Musi też zadeklarować określony poziom zatrudnienia, który w zależności od tego, czy to jest średni przedsiębiorca, czy duży, nie wnikając w tej chwili w szczegóły tej klasyfikacji, to zatrudnienie musi być utrzymane odpowiednio przez 3 w przypadku średnich przedsiębiorców lub przez 5 w przypadku dużych przedsiębiorstw. Czyli tu już jakby na starcie wiemy, z kim mamy do czynienia i nie ma ryzyka zmiany planów takiego inwestora, ponieważ wiązałoby się też z utratą przywilejów wynikających z pracy w strefie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli przyłączenie mediów należy do nas, prawda? Przyłączenie mediów należy do nas. Oczywiście przyłączenie mediów do strefy jest kwestią uzgodnień z samą strefą, bo strefa może to zrobić za gminę, może wykonać brakujące dozbrojenie, ale to kosztuje. To kosztuje kosztuje jakieś wynagrodzenie. Nikt tego za darmo dla nas nie zrobi. Myślę, że my jesteśmy już dosyć mocno zaawansowani w pracach nad dozbrojeniem. Wystarczy powiedzieć, że jeżeli dobrze wszystko wykonamy zgodnie z planem, to w czerwcu przyszłego roku nasz grunt na medal będzie zasługiwał naprawdę na prawdziwy medal. Także będzie to w pełni dozbrojona strefa ekonomiczna. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę, przewodniczący Lucjan Szutkowski. Wydaje się, że z dość dużym tempem zabraliśmy się za temat podstrefy, specjalnej strefy ekonomicznej, jako że jest to bardzo ważna sprawa. Dotychczasowe etapy, wyłonienie tego lidera, który będzie nas kierował na rzecz pozyskania inwestorów, wydaje się ze wszech miar trafnego wybraliśmy, bo rzeczywiście pomorska strefa ma spore sukcesy w zakresie pozyskiwania inwestorów. Stąd też raczej to, że mamy grunty i że mamy zamiar wyrazić wolę na rzecz uzbrojenia tych gruntów w kolejnej uchwale, wszystko rokuje nadzieję, że prawdopodobnie uda się stosunkowo szybko pozyskać inwestorów i to w moim odczuciu jest ten element, który przekonuje za pozytywnym przegłosowaniem tego projektu. Dziękuję bardzo. Czy są głosy? Jeszcze dyskusji nie widzę, więc możemy przystąpić do głosowania. A zatem kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Piła podstrefy pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w tym zakresie. Tak, tak, oklaski chyba są w pełni zasłużone. Bardzo dziękuję. Myślę, że to jest bardzo ważny, przełomowy moment dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezydencie. Ja przepraszam bardzo, panie prezydencie. W świątecznej prasie
jedne z głównych artykułów dotyczyły utworzenia tej podstrefy, także naprawdę bardzo duże wydarzenie. Bardzo proszę, panie prezydencie, dziękuję. Chciałem również państwu podziękować, bo rozumiem, że ta decyzja kiełkowała bardzo długo tak naprawdę, tak jak pan przewodniczący powiedział. Ja pamiętam, jak przed bo to w miesiącach liczymy odległości między sesjami, kilkadziesiąt miesięcy temu ówczesny minister gospodarki, tutaj obecny na sali, pytał, dlaczego nie wykorzystujemy tego, co właśnie w jego ministerstwie jest dniem powszednim, gdzie gminy zgłaszają się bardzo często, czasami nie uzyskują takich zgód na podjęcie współpracy ze względu na powiedzmy jakiś podział terytorialny pomiędzy strefami. I nie bardzo potrafiliśmy wtedy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my tego nie robimy, dlaczego nie wykorzystujemy narzędzia, bo strefa nie jest celem dzisiaj. To, co my robimy, to nie jest cel naszego działania, jest tylko narzędziem, które chcemy wykorzystać w celu lepszego przyciągania inwestorów. I tak jak poprzednicy moi powiedzieli, ja jestem też pewien, że to narzędzie będzie działało. Dzisiaj liczymy na naszych parlamentarzystów, bo ich rola będzie za chwileczkę również ważna, bo jak państwo widzieliście na tej mapie, jesteśmy poza strefą wpływów, taką bezpośrednią, i w związku z tym minister gospodarki będzie musiał na pewno wyrazić, no bym powiedział, w taki szczególny sposób zgodę na rozszerzenie poza teren dotychczasowego działania. Jednocześnie liczymy na wsparcie Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, by inwestorzy, którzy się tam pojawią, przyjechali również tutaj zobaczyć nasze tereny, ale tutaj wydaje mi się, że w maju będziemy mieli kolejną dobrą wiadomość o takiej bliższej współpracy, ale to za kilka tygodni, myślę, uda nam się państwu przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To może usłyszymy deklarację od pana ministra. Będziemy oczekiwali pomocy. Panie ministrze, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna Wysoka Rado. Przede wszystkim chciałbym zacząć od gratulacji. Jednomyślność, wszystkie głosy za, to bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Prawda, od kilku lat rozmawialiśmy w różnych gremiach, także z panem ówczesnym senatorem, dzisiaj prezydentem Piotrem Głowskim, na temat powołania tej strefy. Ja tym bardziej byłem zainteresowany, bowiem pomagałem w powoływaniu, tworzeniu tego rodzaju podstref w innych miejscach Wielkopolski, ale także tu Wielkopolski Północnej, na przykład w powiecie chodzieskim powstała dzięki mnie strefa, w tym przypadku Kostrzyńskiej strefy w Podaninie. A tutaj tak fantastyczne warunki, jakie ma Piła, nie były wykorzystywane do tej pory, dlatego gratulacje, że wreszcie jest uchwała. Chcę oczywiście także powiedzieć, że to jest ważny dzień, godny tych oklasków, które były przed chwilą, ale nie zamyka sprawy. Po pierwsze, tak jak była tutaj mowa, jeśli nie będzie inwestycji w infrastrukturę, w uzbrojenie, to oczywiście same posiadanie strefy nie będzie przyciągało inwestorów. Po drugie, jeśli nie będzie różnymi instrumentami, także sportowymi, o którym tu była mowa, ale również podobne misje jak francuska, szwajcarska i kolejne, a więc promocji miasta jako dobrego miejsca do inwestowania, być może lepszego niż właśnie Gdańsk, Słupsk, Poznań, Gliwice, etc., to oczywiście to też nie będzie takie proste. Chciałbym powiedzieć, że cały proces dochodzenia do strefy jest bardzo długotrwały. Uchwała państwa nie zamyka tego oczywiście procesu, tylko go dopiero otwiera. Musi być zgoda ministra gospodarki, potem musi być cała procedura zgody, dochodzenia do zgody rządu, bowiem nie wiem, wszyscy pewnie nie wiedzą, ale specjalną strefę ekonomiczną, także podstrefę, przepraszam, musi uchwalić cała Rada Ministrów, odbywają się konsultacje społeczne, odbywają się uzgodnienia międzyresortowe, to jest wielomiesięczna procedura, ale nawet jak ta strefa wtedy już będzie uchwalona przez Radę Ministrów, a nie tylko Radę Miasta Piły, to też nie jest koniec, tylko dopiero wtedy będzie moim zdaniem
początek trudnej drogi, bowiem to, co jest najtrudniejsze, to jest oczywiście zdobyć inwestorów. Bardzo często są to procesy wieloletnie. Z mojego doświadczenia mógłbym z łatwością pokazać tereny, w których przez 10 lat ani jednego inwestora się nie zdobyło, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale także w dużą aktywność. Mogą to być inwestorzy, tak jak tutaj była mowa o tym minimalnym zaangażowaniu, 100 tysięcy euro, odpowiednia ilość pracowników, ale zdarzają się także i dobre rodzynki, w tym torcie mogą się zdarzyć. Życzę tego Pile, naszemu miastu, Państwa Wysokiej Radzie. Na przykład ostatnio pracuję nad tym, aby w pewnej strefie, też pod strefie, zainwestował inwestor 150 milionów około złotych i miał utworzyć 1000 aż miejsc pracy. Także mogą to być małe firmy, średnie, duże. Ważne byłoby tylko, żeby ta strefa zadziałała. Natomiast oczywiście to nie są i nie powinny być jedyne działania miasta, rady, wszystkich zaangażowanych na rzecz ściągania inwestorów do Piły. Na pewno jest jeszcze wiele instrumentów innych do wykorzystania. Rozmawiamy o tym i z panem prezydentem, z panem starostą, z panem senatorem i wieloma innymi osobami zaangażowanymi. Myślę, że przyszłość może przynieść nowe pomysły, nowe instrumenty, te, które w sumie potem w takim systemie, w takim pakiecie na rzecz inwestora mogłyby doprowadzić do tego, że w Pile będziemy mieli bardzo ciekawych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Gratuluję, życzę panu, panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysokiej Radzie tego, aby oczywiście dzisiejsza uchwała w przyszłości, oby niedalekiej, ale cierpliwości, nawet jak dłuższej niż cierpliwość wymaga, jednak żeby stworzyła ona nowe miejsca pracy w Pile i dla Pilan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn również zgłosił się. Bardzo proszę. Proszę państwa, przyłączę się do tej waszej radości z decyzji, którą mogliście podjąć, od dawna oczekiwana przez tych, którzy, a tu chyba innych nie ma, jak najlepiej miastu życzą, gdy idzie o jego rozwój. Ale rzeczywiście jest to jeszcze jakaś droga. Razem z panem ministrem z całą pewnością będziemy się starali wspierać prezydenta i wszystkich, którzy są zaangażowani w przeprowadzeniu tego przez Ministerstwo Gospodarki, Radę Ministrów. Każdy z nas na pewno dołoży do tego swój wysiłek, żeby się udało. Ale to oczywiście jest dopiero początek drogi. Mnie się wydaje, że to jest taki sygnał też. Kiedy wylądowali tutaj w Poznaniu inwestorzy francuscy w tej misji, muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, że jedne z pierwszych pytań jeszcze w drodze do Piły, które zadawano, to były pytania o to, jak daleko zaawansowane są prace nad utworzeniem tej strefy. Dla wielu inwestorów jest to warunek, by poważnie myśleć o inwestowaniu. Ale nie dla wszystkich i nie tylko to się liczy. Dlatego korzystam z okazji, panie prezydencie, żeby panu, bo nie uczyniłem tego do tej pory, pani prezydent Dudzińskiej, panu prezydentowi Szewcowi, wszystkim, którzy przygotowywali tę wizytę misji francuskiej, francuskiej misji gospodarczej, podziękować. Bo nie sądzę, żeby tak łatwo było uzyskać tak dobrą ocenę, jak państwo uzyskaliście. Była to misja, tak mi powiedziano, w ocenie tych, którzy bywają w niejednym miejscu, perfekcyjnie przygotowana. I miło było mi słyszeć, że ze względu na to Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa nie przestaje propagować walorów inwestycyjnych Piły. No wiemy o tym, że być może będzie kolejna misja z tego kierunku. Warto zatem tutaj, na miejscu, tworzyć warunki do dobrego przyjmowania inwestorów, czy w strefie, czy poza nią. To, co państwo pokazaliście, to to, że te umiejętności Piła zyskuje, że instrumenty tworzycie i jestem przekonany, że owoce przyjdą. Ja deklaruję, że
będę się przykładał do tego, by wszystkich ofertą piły, gdzie się tylko da, wszystkich inwestorów starać się zainteresować, bo przecież na to czekają Pilanie, którym zobowiązaliśmy się przynosić dobre wiadomości. Jeszcze raz gratuluję, jeszcze raz zachęcam do kontynuowania tego naprawdę dobrego kierunku, dobrze przemyślanej promocji, dobrze przemyślanego prowadzenia inwestorów, szukania jakichś niekonwencjonalnych metod zwrócenia uwagi. Wszystko to w moim przekonaniu przyniesie rezultaty i będziemy się, mam nadzieję, nie aż tak może bardzo odległym czasie cieszyć pierwszymi zapowiedziami dobrych inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie senatorze, z pewnością będziemy się dobrze prowadzić. Ja powiem tylko, że to co nie padło jeszcze, że to jest okazja nie tylko dla kapitału francuskiego, światowego, ale to jest także doskonała okazja do naszego biznesu, który także tutaj, rodzimego biznesu, który będzie mógł zainwestować. I pan prezes Grzegorz Marciniak zgłasza się, bardzo proszę.